Kochani, witam Was bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku ze Star Shine Legacy, część druga. Zaczynamy szósty poziom o nazwie Tama. Linda ma na głowie nie tylko szkolną gazetkę roztragnionych nauczycieli i odsiedzenie na lekcje. Teraz tylko ona może uratować przed zalaniem pogrążone we śnie miasteczko. Stara zapora wydaje się opuszczona. Linda i meteor muszą dać z siebie wszystko. Bomba może wybuchnąć w każdej chwili, niszcząc wszystko, co dla Lindy najcenniejsze. Odliczanie trwa. Tama. No nieźle, jak to wygląda. Nareszcie na miejscu. Muszę jak najszybciej rozprawić bombę. Niedawno będzie. Niełatwo będzie dostać się na zaporę. Muszę skorzystać z pomocy meteora, jeśli chcę pokonać przeszkody, które stoją na drodze. A więc musimy bardzo uważać. Chciałbym jak najszybciej wrócić do stadniny. Padam z głodu. Ha, ty zawsze jesteś głodny, Meteor. Przestań myśleć o żołądkiem, skup się na sprawach ważnych. Musimy oboje ostro kombinować. Los Jorvik leży w naszych rękach, to znaczy w moich i twoich kopytach. Pfy. Tak. Ale ja nie chciałam go głaskać. O właśnie. Chciałam wejść na konie. Także idziemy. No pierwsza przeszkoda. Musimy przeskoczyć ten kanał. Może po wodzie wpływają... Po wodzie pływają w te i z powrotem baraki. Przeskakują po nich ostrożnie. Możemy przejść na drugi brzeg. Poprowadź, Lindo. Tylko uważaj. Ufam ci, ale jeśli każesz mi iść zbyt szybko, to się zatrzymam. To jest bardzo niebezpiecznie, więc musimy uważać. Dobra. Chcę się dostać na drugą gwiazdkę. Boże. Dobra. Teraz musimy przejść znowu na tamtą, a potem przejść na tą. Tak mi dziwnie, jak on się rusza, to mam wrażenie, że on się... No dosłownie, on się rusza w boczki i do przodu trochę, jak go skręcam. Niefajnie, Meteor, niefajnie. Dobra. Dobra. To jakiś samochód. Dobra. Teraz czekamy tutaj i wejdziemy sobie na bezpieczną... już ścieżkę. Dobra. Jesteśmy. What's this? Zaraz, co tam jest? Na ziemi jest jakaś karteczka. Chętnie bym ją podniósł, ale nie mam rąk. Musisz zejść, sama ją podnieść. Dobra, rzucę na nią okiem. Wiesz, to może być coś ważnego. No może być, może. To oderwany kawałek papieru. Są na nim jakieś liczby. To wygląda jak jakiś szyfr. No, myślę, że mamy nieziemskie szczęście. Jeśli dobrze myślę, to jest to kod do rozbrojenia bomby. Musimy znaleźć pozostałe kawałki tej kartki. Może udałoby mi się popchnąć ten samochód. Wtedy blok betonów spadłby z haka na stalową belkę. Może wtedy w ten sposób udałoby nam się pokonać ten mur. Co o tym myślisz, Meteor? To niezły plan, ale musimy mieć sporo szczęścia, żeby go wykonać. Rozpędźmy się i uderzmy w ten samochód. Zobaczymy, czy to coś da. No dobra, to zaraz to sprawdzimy. Na razie sobie tutaj... Przebieżkę. O nie, nic z tego, musimy mocniej popchnąć. Może byśmy najpierw trochę cofnęli i lepiej się rozpędzili. Ale ja jeszcze nawet nie weszłam na te konie. No bez przesady. Okej. Udało się. Tam mamy kolejną karteczkę.
na drugą stronę. Ten przycisk chyba służy do uruchomienia dźwigu. Dzięki niemu ładunek powinien spaść na dół i umożliwić nam przejście przez wodę. Dobrze myślisz, Lindo. Patrz, tam jest kolejny kawałek kartki. Jak pójdziesz wcisnąć ten przycisk, to go zabierz. Dobra, tak zrobię. Musimy znaleźć wszystkie kawałki kartki z szyfrem. Dobra. Kod. Przycisk. Już. Dobra, gotowe. Teraz przejdźmy na drugą stronę. Także idziemy. Nie chciałam go głaskać. Chciałam do niego wleźć. No. Także idziemy do przodu. Kusikiem meteor. Kusikiem, żeby nie spaść. O, tu mam gwiazdkę. Możesz się zatrzymać? Dziękuję. Dobra, i... Tu mamy gwiazdkę. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, czyli tutaj. On nie może iść szybciej. Idzie sobie powoli. Dobra, to mamy kolejną gwiazdkę. Super. Ej, Meteor, jesteś gotowy na przeskoczyć przez ten ogrodzenie? Jeśli uważasz, że to konieczne, ale musimy zatrzymać się w miejscu zaraz po wylądowaniu. No tak, inaczej spadniemy ze schodów, a to by było bardzo bolesne. Ruszajmy. Dobra, sobie galopem pojedziemy. Idziemy. O Boże, dobra. On już krzyczy. Że za szybko, chyba. Nie wiem. Mamy kolejną kartkę, ale muszę zejść. No już. Słyszę odliczanie. Mamy kody. Nareszcie, wszystkie kawałki kartki znalezione. Teraz mamy szyfr do rozbrojenia bomby. Słyszę bombę. Dobra. Chyba nie będzie nic złego, co? Ono mnie czyhało. Dobra, już. Pojedynczo, idziemy powolutku. Niech ci będzie, bo ty krzyczysz. Nie chciała, żebyś przyspieszył, bo mimo wszystko musimy się spieszyć. No nie, ta, możemy przejść, musimy wykonać naprawdę duży skok. Ups, to naprawdę duża odległość. Wiem, ale żaden koń nie skacze tak jak ty, Meteor. Na pewno mnie nie zawiedziesz. No cóż, ale jeśli się nie uda, to wiesz, spadniemy na dół, to bardzo, bardzo wysoko. Możemy zginąć. I przez to minęłaby cię kolację, prawda? Nie kracz, i leczę na ciebie, Jorvik na ciebie liczy. Wszystko zależy od prędkości i wyczucia. Damy radę. Naprzód, na Jorvik. Dobra, sobie trochę cofam. I biegniemy. Dobra, dajmy radę. Jej. Bardzo mnie to cieszy. Meteor dał radę. Mamy bombę. Patrz,
Tam, to ta bomba. Nareszcie, teraz rozbrój ją i wracamy do domu. Co zjeść? Jestem tak głodny, że zjadłbym cały stuk ściana. Oj, Meteor, żeby to było takie łatwe. Nie mam jak sprowadzić pomocy. Do nikogo nie dzwonię. A jak pójdziemy na policję w Jorvik, to bomba wybuchłaby przed naszym powrotem. Muszę sama sobie poradzić, jak zwykle. Dobrze, teraz zaczynają się schody. Muszę się postarać. Czas ucieka. O nie, za kilka sekund bomba wybuchnie. Wspaniale, cieszę się, że wszystko poszło dobrze. Inaczej przegapiłbym kolację. Czy ty myślisz tylko o jedzeniu? Dobrze, wracamy do stani. Coś dla ciebie znajdę. Uf, ale to byłoby naprawdę gorąco. Okej, czyli się udało. Ona to rozbroiła. Okej, czyli nie potrzebowałam żadnego kodu. Okej, dobra. Czyli zostaną ostatni rozdział pod tytułem zawody, więc wiecie, co będzie. Zawody. Skoku. Dobra, niech będzie. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!